Siemanko wszystkim, Piotr Bełfo, Mat Katt Polska, witam Was kolejny raz na naszym kanale. Słuchajcie, znajdujemy się nad Odrą, jak widać w tle jesień pełną gębą. Myślę, że to jest odpowiedni czas na to, żeby Wam opowiedzieć kilka zdań o wędzisku, które trzymam obecnie w ręku, a jest to nic innego jak Green Heavy Duty w długości 300 cm. Opowiadałem Wam o kijach z serii białej, czyli serii White, opowiadałem Wam o kijach z serii czarnej, czyli Black. Myślę, że jest odpowiednia pora na to, żeby opowiedzieć Wam właśnie kilka zdań o naszej średniej półce, czyli serii Green, a dokładnie właśnie kiju Green Heavy Duty. Dlaczego wziąłem akurat to wędzisko? Ze względu na to, że uważam, że jest to takie wędzisko bardzo mocno uniwersalne, które nam posłuży naprawdę do wielu metod, które stosujemy nad naszymi polskimi rzekami. Uniwersalność swoją ma ze względu na to, że jest to kij ani nie za sztywny, ani nie za miękki, czyli pozwoli nam to przede wszystkim właśnie na obławianie wielu miejsc nad rzeką metodą podwiązki. Z racji lekkiej swojej sztywności świetnie nada się również do metody podwodnego spławika. Słuchajcie, blank z wysokomodłowego węgla japońskiego SN24 o długości 300 cm, na którym zostało osadzonych 8 przelotek, bardzo wysokiej jakości przelotek firmy SeaGuide. Uchwyt kołowrotka, który pomieści w zasadzie każdy rozmiar betoniarki. Tutaj jest akurat w tej chwili podpięty kołowrotek SGS-10 w rozmiarze 18 000. Duża stopka, jak sami widzicie, bez żadnego problemu siedzi. Uchwyt Fuji. Kolejna ciekawa rzecz, cała w serii ogólnie Green, to jest uchwyt walki. Taki z domieszką takiego skóropodobnego materiału, które bardzo dobrze trzyma się nawet wilgotnej dłoni. Bardzo popularne już w naszych seriach dolniki, takie ciapki. Oczywiście jest to dolniczek EVA z bardzo miękkim kapem, który możemy sobie podczas holu oprzeć o biodro i bez obaw holować rybę. Ale słuchajcie, nawiązując jeszcze do samych metod, uważam, że wędkarstwo sumowe wcale nie musi być drogim hobby. Te kije z naszej środkowej serii Green nie kosztują zbyt dużo, a wierzcie mi, że potrafią wytrzymać naprawdę bardzo ekstremalne hole. Ja w tym roku tymi kijami, jak sami wiecie, widzieliście na moich materiałach, holowałem bardzo duże ryby za granicą. Bez żadnego problemu wytrzymywały bardzo ekstremalne hole, nawet w bardzo ciężkich technicznych miejscach, a wędzisko wcale nie należy do najdroższych. Także kolejny raz jakby to pokazuje, że nie idziemy wcale mocno w ekstremalnie drogi sprzęt, ale właśnie staramy się dobierać ten sprzęt taki uniwersalny dla każdego sumiarza. Słuchajcie, myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, gdzie warto używać takiego wędziska. No, z racji swojej długości myślę, jest to dosyć istotna informacja. Uważam, że wędzisko jest stworzone na nasze polskie wody, na nasze polskie łowiska. W tej chwili jesteśmy nad Odrą, gdzie szerokość rzeki nie przekracza 50 metrów, ale bez problemu obsłużymy tym kijem wywózkę na odległość 200, a nawet 300 metrów. Pamiętajcie też, że kij nie może być zbyt długi do takiego łowienia rzecznego, czy gdzieś na jakichś kanałach, czy jeziorach, ze względu na to, że jeżeli jesteśmy sami nad takim łowiskiem, bardzo ciężko jest nam potem taką rybę podebrać gdzieś w nocy samemu. Także uważam, że długość 300 cm jest naprawdę odpowiednia i bardzo uniwersalna. Ale dla osób, które korzystają i wolą krótsze kije, mamy również przygotowany egzemplarz w długości 270 cm. Uważam, że jest to fajne wędzisko takie do łowienia albo na przykład z łodzi, do wywózki z łodzi, albo na niewielkich rzeczkach albo kanałach, gdzie tych wywózki nie są jakieś mocno dalekie. Także dla każdego coś z tej serii na pewno znajdziecie. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące czy tego wędziska, czy jakiegokolwiek innego, piszcie w komentarzach. Tymczasem kończę. Pamiętajcie zostawić łapę w górę, komentarz, subskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Także trzymajcie się i na razie.